Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na kanale, a dzisiaj będziemy rozmawiali, kolejny taki odcinek z serii porad dla osób młodych. Będziemy rozmawiali o tym, żeby nikomu nic nie udowadniać, nie kupować głupot, żeby zaimponować innym ludziom. Także zapraszam Was do oglądania. Oczywiście na wstępie zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, a ja już zabieram się tutaj do nagrywania, do przedstawienia Wam takich najważniejszych właśnie zagadnień dotyczących tego, w jaki sposób można poradzić sobie właśnie z opinią rówieśników, szczególnie w młodym wieku, kiedy macie lat 15, 20, 20 parę, co mi bardzo pomogło, kiedy jeszcze chodziłem do szkoły, czy już chodziłem na studia, moi znajomi mieli super samochód, ja tego auta nie miałem jeszcze, bo oszczędzałem pieniądze, pracowałem, myślę, no, w dużo takich gorszych firmach, na gorszych stanowiskach niż moi znajomi, może gorszych to złe słowo, ale po prostu na niższych stanowiskach i widziałem po prostu tą trochę niechęć przez jakiś czas moich znajomych do mnie, natomiast wiedziałem, w którą stronę idę, co chcę robić i myślę, że tutaj chciałbym się z Wami podzielić, też Wam przedstawić, jak ja to widzę, co mi naprawdę, słuchajcie, pomogło i mam nadzieję, że Wam też pomoże właśnie po tym filmie każdy z Was, chociaż zastanowi się trochę nad tym, co powinien robić i na czym powinien się właśnie głównie skupić, co jest ważne w tym młodym wieku. Także słuchajcie, jeżeli macie lat 10, 15, 20, 20 parę, to musicie oszczędzać pieniądze bez względu na wszystko. Jeżeli chcecie coś robić więcej niż robi cała reszta ludzi, musicie oszczędzać. Jeżeli pójdziecie do pierwszej pracy i zarobicie na przykład w niej 2000 zł, to tych 2000 zł nie wydajecie wszystkiego, słuchajcie, na głupoty, tylko oszczędzacie. Możecie sobie podzielić pół na pół. Najlepiej by było zrobić nawet 80% oszczędzacie, a 20% tylko wydajecie, jeżeli jeszcze mieszkacie z rodzicami, macie normalną sytuację w domu, nic się u Was złego nie dzieje, to warto, słuchajcie, taki krok podjąć. Oczywiście ja też chcę powiedzieć, że to nie jest informacja do wszystkich, ponieważ część z Was ma różne problemy rodzinne, część z Was ma złą sytuację materialną, musicie rodzicom pomagać i tak dalej, także ja wiem, że to nie będzie komunikat do wszystkich, ale wszystkim się pomóc nie da. Ja Wam daję mniej więcej receptę, która mi pomogła, niekoniecznie może pomóc Wam, ale wydaje mi się, że jeżeli podobnie podejdziecie, to każdemu przyniesie to jakąś wartość, moi drodzy. Także po kolei, po pierwsze to jest oszczędzanie, żeby oszczędzać w młodym wieku i tutaj ile oszczędzać, to wszystko zależy od Was, im więcej, tym lepiej. Po co oszczędzać? Po pierwsze po to, żeby czuć się bardziej, moi drodzy, bezpiecznie z samym sobą, jeżeli stracilibyśmy pracę, jeżeli rodzinie są potrzebne pieniądze, jeżeli sami chcecie sobie coś kupić albo zainwestować w jakiś biznes, albo spróbować coś otworzyć, to macie na to kapitał. Natomiast jeżeli żyjecie od pierwszego do pierwszego albo nawet nie, bo Wam nie wystarcza pieniędzy, musicie pożyczać od innych, no to niestety jesteście ugotowani i takie wchodzicie w taką maszynkę, która polega na tym, że pracuję od rana do wieczora, od rana do wieczora, od rana do wieczora, a cały czas nic nie mam. Potem macie lat 27-8 i okazuje się, że Wy nic, słuchajcie, nie macie. I tak jak mówię, tu też nie chodzi o to, żeby każdy z Was miał coś. Tu bardziej chodzi o to, żeby być szczęśliwym. Natomiast pytaliście mnie i chcę Wam właśnie w tym odcinku odpowiedzieć, jak robić swoje i nie przestać imponować innym ludziom. Przestać imponować rówieśnikom, nie zwracać uwagi na to, co oni mówią. Więc po pierwsze, słuchajcie, to jest oszczędzanie. Żebyśmy na tą drogę weszli, to musimy mieć jakikolwiek kapitał. Tu nie chodzi o to, że mamy mieć 100 tysięcy złotych, 200, 300. Chodzi o to, żebyśmy my się czuli bezpiecznie dla samych siebie. Kolejna rzecz, słuchajcie, bardzo ważna, to jest to, żebyśmy robili wszystko, co robimy, robili dla siebie. Czyli jeżeli macie lat 15 czy 20, to warto usiąść i się zastanowić, czy Wy kupiliście sobie, nie wiem, ten samochód, tą grę komputerową, tego laptopa, ten telefon dla siebie, bo Wam się podobał, czy robicie to dlatego, że Wasz kolega to kupił? Albo idziecie na te studia, bo Wasza koleżanka na te studia poszła, albo kolega. Czy podejmujecie tą pracę, bo ona jest teraz trendy, fajna, albo chce zostać przedsiębiorcą, bo bycie przedsiębiorcą jest fajne, ale zapominacie o tym, że 30 lat temu jeszcze nie było i nie każdy będzie przedsiębiorcą, a nawet większość z Was po prostu tymi przedsiębiorcami nie będzie ze względu na to, że to jest po prostu jakiś złożony zestaw cech, umiejętności. Każdy może spróbować, ale nie każdy będzie odnoszącym sukcesy przedsiębiorcą. Tak samo jest, słuchajcie, w życiu. Dlaczego tak
bardzo nalegam, żebyście nie imponowali innym, tylko żebyście robili swoje. Bardzo ciężko jest, wiem o tym, jeżeli wasi koledzy ubierają się w markowe ciuchy, jeżeli wasi koledzy jeżdżą na super wakacje, a wy siedzicie w domu, czy pracujecie i oszczędzacie pieniądze, bardzo ciężko jest w głowie przestawić sobie, że no teraz tak mam, ale za parę lat w jakim ja będę miejscu, a w jakim miejscu jest ta osoba. Musicie zdać sobie sprawę, że ta osoba nie ma żadnego wpływu na wasze życie. Po pierwsze, nawet jeżeli macie lat 15 czy 20. Po drugie, część ludzi jest bardzo zawistna. Oni nie chcą, żebyście odnieśli sukces. Dla nich będzie dziwne to, co robicie, że wy oszczędzacie pieniądze, że nie zawsze jeździcie na wakacje, że nie kupujecie sobie ciuchów, bo te ciuchy przecież są fajne, tylko chodzicie w jakichś tańszych, jak to możliwe. Też są tacy znajomi. Musicie otaczać się ludźmi, dla których to nie jest ważne. A wierzcie mi, że tacy ludzie są. Musicie otaczać się ludźmi, którzy chcą dla was dobrze. Musicie otaczać się ludźmi, którzy będą dla was wsparciem, którzy będą wam pomagać i będą was za wami szli albo przed wami szli i będą wam wskazywać drogę, a nie takimi, którzy będą was negować, którzy będą was jakoś tak negatywnie nastawiać, bo po prostu w dłuższej perspektywie czasowej wierzcie mi, że to nie jest nic dobrego, a tacy ludzie i tak czy tak po prostu od was odchodzą, bo to nie są jacyś tam przyjaciele. Także o tym, słuchajcie, pamiętamy. Kolejna rzecz, o której warto pamiętać i tu też myślę, że część z was będzie się zastanawiało, czy ja mówię prawdę, czy mówię nieprawdę, możecie sobie to przetestować, sprawdzić. Natomiast to jest to, słuchajcie, że jeżeli już zaoszczędzimy jakiś kapitał, to starajmy się iść w tą stronę, w którą chcecie podążać. Jeżeli chcecie spróbować malować, a zawsze wam to dobrze wychodziło, albo tańczyć, albo śpiewać, to warto wydać te pieniądze w to, żeby spróbować to robić. Bo kiedy będziecie to robić, jak nie teraz? Nie warto wtedy przejmować się kolegą, który poszedł na takie studia, czy do takiej pracy, a wy nie chcecie takiej pracy, tylko inną. Nie warto się tym przejmować, dlatego że ta osoba też nie zna życia. Ona tam poszła, bo może tata jej załatwił pracę, może mama. Najbardziej, co mnie denerwuje, słuchajcie, w tych młodych osobach, co sam jestem młody, kiedy podjeżdżają jakimiś super furami, super samochodami, okazuje się, że to są auta ich rodziców, albo wstawiają jakieś zdjęcia na Instagramie i mówią, patrz jaką mam fajną furę. Mi to nie przeszkadza, natomiast wierzcie mi, że część tych młodych ludzi po prostu łudzi się, że jak to jest, że on już ma w wieku 20 czy 20 paru lat coś, albo on już wie, co chce robić, a ja nie wiem. Wierzcie mi, że wszyscy jesteśmy tacy sami, po prostu oni lepiej udają od was. Oni przyjechali jakimś samochodem, bo został wypożyczony albo jest pożyczony od rodziców. Wierzcie mi, że nikt w wieku 20 czy 20 paru lat nie kupuje sobie domu. Oczywiście może i gratuluję, natomiast w większości przypadków to się nie wydarzy, więc odrzućcie jakiekolwiek nerwy, złości, jakiekolwiek problemy na zasadzie, że on to ma, a ja tego nie mam. Po prostu to jest kwestia czasu. Musicie być bardzo cierpliwi, skupić się na sobie, na tym, co wy chcecie robić. Nie przejmować się opinią innych, nie mieć żadnych oczekiwań wobec innych, po prostu robić swoje. I naprawdę, moi drodzy, wierzcie mi, jeżeli macie teraz lat 15 czy 17 i to zrozumiecie, to jak będziecie mieli lat 30, to będziecie na zupełnie innym poziomie, będziecie robić zupełnie inne rzeczy. I ja wiem, że teraz dla was to jest dziwne, bo osoba, która ma lat 30 jest stara, ale wierzcie mi, że nie jest. Jeżeli średnio żyjemy 80-90 lat, to te osoby są naprawdę młode, a poza tym one się tak czują. Więc naprawdę nie bójcie się, po prostu róbcie swoje, róbcie to, co uważacie. Chcę, żeby ten film was trochę zainspirował, żeby wam pomógł, żebyście wiedzieli, że naprawdę możecie dużo zrobić. Żeby się nie przejmować tym, że ktoś coś ma, a wy tego nie macie. Każdy ma inną sytuację w domu, każdy inaczej podchodzi do pewnych rzeczy. Wręcz zauważyłem, że ci ludzie, którzy pewnych rzeczy nie mają, potem jak już je mają, to dużo łatwiej i dużo lepiej je doceniają niż osoby, które po prostu pewne rzeczy nabyły, bo tak było w domu, bo dostały coś na urodziny. Wierzcie mi, że to, co się z reguły dostanie w spadku albo od rodziny, to się tego nie docenia, bo to się dostało za darmo. A jak sami dobrze wiecie, to co dostajemy za darmo, to po prostu nie cenimy tego. Także to na tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że tutaj osobom młodym w jakiś sposób pomogłem, że was wsparłem. No i naprawdę, nie przejmujcie się tym, że wasz kolega ma nowy samochód, nową bluzkę, nowy motor, czy cokolwiek, a wy jeszcze tego nie macie. Tak naprawdę pewnie załatwili mu to rodzice, a nawet jak się tego dorobił, to wy i tak nie macie na to wpływu, bo to jest wasz kolega, jego życie nie ma wpływu na wasze życie. Także trzymajcie się, moi drodzy, i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!